12. Iwona Kutyna, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na Studio Biznes, a razem ze mną i razem z Państwem Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Tematów wiele do omówienia, na pewno czasu na wszystko nie starczy, ale to najważniejsze. Czekamy na wiadomość dziś po południu, decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie obniżenia, albo i nie, stóp procentowych. No właśnie, obniżka będzie, a jeśli tak, to o ile? Panie Iwono, w normalnych warunkach, czyli przepraszam, że użyję tego słowa, normalnej Radzie Polityki Pieniężnej, powiedziałbym, że absolutnie nie. Dlatego, że nie mieliśmy sygnału w ostatnim czasie, żeby miało dojść do obniżek. Dlatego, że no przede wszystkim moim zdaniem merytorycznie absolutnie nie byłoby uzasadnienia dla takiej obniżki. Tutaj Polska Rada Polityki Pieniężnej się wyróżnia na tle w zasadzie całego świata, który walczy z inflacją. Nie cały świat walczy z inflacją, ale ta część, która walczy z inflacją, albo nie skończyła jeszcze podwyżek stóp, albo daleko jest od rozpoczęcia obniżek, żeby popatrzeć tylko na Stany Zjednoczone, strefę euro, Wielką Brytanię, albo Czechy, naszego sąsiada z południa, który ma przecież podobną sytuację jak my. Ale pamiętam też, jak kilkanaście miesięcy temu Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Rady, powiedział, zaskoczyliśmy rynki, wtedy chodziło akurat o podwyżkę stóp procentowych i taki był nasz cel. Ja absolutnie nie widzę przesłanek do obniżania stóp. Uważam, że błędem były te pierwsze dwie obniżki. Oczywiście inflacja bardzo mocno spada, mi to widzimy, prognozowaliśmy to, wystarczy popatrzeć na to, co mówiliśmy w połowie roku, gdzieś w okolicach maja, nawet jeszcze przed końcem pierwszego półrocza. Moim zdaniem inflacja może nawet dojść do poziomu poniżej 5% w pierwszym kwartale, ale głównie wynika to ze spadku cen surowców, żywności, z efektu bazy, oczywiście w jakiejś mierze także z podwyżek stóp procentowych i tego, że przez rok w Polsce realne wynagrodzenia były na minusie, ale mimo wszystko te pierwsze czynniki, które wymieniłem, są tutaj jednak przeważające. I teraz pytanie o przyszły rok. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że może być nawet poniżej 5% na początku przyszłego roku, ale co dalej? Właśnie te banki, które na początku wymieniałem, boją się odbicia inflacji w przyszłym roku. Tymczasem kompletnie nie boi się tego Narodowy Bank Polski. Uważam, że nie branie pod uwagę tego ryzyka, no właśnie jest błędem, tym bardziej, że my w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do wspomnianych przeze mnie Czech, zwiększamy wydatki budżetu w przyszłym roku. To będzie czynnik, który będzie dodatkowo zwiększał inflację. 500 plus już będzie 800 plus. Dodatkowe pieniądze, które gdzieś tam pójdą do społeczeństwa. No i do tego obniżki stóp procentowych, które nie ma. Boję się po prostu tego, że możemy między 5 a 8% mieć potem przez wiele, wiele kwartałów. Już nie 18 oczywiście, ale jednak podwyższoną inflację, dużo wyższą tej, którą chcemy mieć. Ja przypomnę, że chcemy, żeby inflacja w Polsce wynosiła 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, czyli była między 1,5 a 3,5%. Więc boję się o ten przyszły rok, boję się tego odbicia. Panie Marku, to jak będą wyglądały w takim razie ceny w grudniu i na początku przyszłego roku? Co tutaj może się zmienić? No i czy nowy rząd w takim razie, no na to wygląda, że będzie nowy rząd, utrzyma obniżoną stawkę VAT chociażby na żywność? No właśnie, bardzo dobrze, że pani o tym mówi, bo na koniec roku myślę, że będziemy w okolicach 6% plus minus. Oczywiście to będzie zależało od no choćby decyzji Orlenu w kwestii paliw. Nie ma racji Adam Glapiński, tak na marginesie mówiąc, że to nie ma żadnego wpływu na inflację. Oczywiście same paliwa mają niewielki udział w koszyku inflacyjnym, ale oczywiście przekładają się na ceny innych towarów i usług. Ale to jest jeden z przykładów, no tych przykładów jest więcej. Ale myślę, że to będzie około 6%, plus minus, może nawet poniżej 6%. Natomiast co będzie w tych pierwszych miesiącach przyszłego roku, no to będzie zależało na przykład od tego, czy zostanie utrzymane mrożenie cen prądu, czy zostanie utrzymany zerowy VAT na żywność. Gdybyśmy wycofali się ze wszystkich tych tarcz antyinflacyjnych, bo tak nazywała się ta grupa działań, to inflacja może nawet wzrosnąć o 2,5 punktu procentowego. Pewnie o tyle nie, bo nie sądzę, żeby cały ten wyższy VAT był przerzucony na klientów od razu przez sieci handlowe. Myślę, że tutaj jednak nie byłoby takiego 1:1, ale powiedzmy te 1,5 punktu procentowego pewnie ta inflacja byłaby wyższa. No ale jeśli tarcze zostaną przesunięte, to moim zdaniem możemy zejść, tak jak powiedziałem, do poziomu nawet poniżej 5% w tych pierwszych miesiącach 2024 roku. Tyle tylko, że to są pierwsze miesiące. Natomiast potem ta baza, ten efekt bazy, czyli wrócenie się do tych wysokich poziomów z poprzedniego roku, będzie już działał negatywnie, czyli w drugą stronę, będzie nam zwiększał tę inflację. Po drugie, ile jeszcze może potanieć pszenica, rzepak i inne produkty żywnościowe, skoro jesteśmy już tak naprawdę na poziomach sprzed 4-5 lat. No właściwie dalszy spadek cen albo aluminium czy rudy żelaza, dalszy spadek
cen na przykład surowców mógłby wynikać tylko z jakiegoś dramatycznego kryzysu, którego dzisiaj nie przewidujemy i oby do niego nie doszło oczywiście. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, zwiększone kupowanie, bo po pierwsze od 2 miesięcy już realne wynagrodzenia są na plusie, po drugie będą dodatkowe pieniądze wrzucane w społeczeństwo, po trzecie mamy bardzo mocny spadek płacy, bardzo mocny wzrost płacy minimalnej, co się przełoży oczywiście także na możliwości zakupowe. No i Rada jednak obniżyła te stopy. Kredyty są dalej bardzo drogie, ale jednak tańsze niż były 3 miesiące temu. Wszystko no tak, ale a propos razem... kredytów, panie Marku, banki zaostrzają warunki udzielania kredytów, mimo że coraz więcej potencjalnych chętnych klientów jest. Zaostrzają, ale nie, moim zdaniem nie do takiego poziomu, który bardzo mocno ograniczy akcję kredytową. No, są dwa powody tego zaostrzenia. Pierwszy, pogorszył mi się ewidentnie portfel, no ale musiał się pogorszyć, skoro choćby dlatego, że po pierwsze to oprocentowanie w ostatnich kilkunastu miesiącach wzrosło, jak wiemy, do poziomów niewidzianych nad Wisłą od 20 lat. No a po drugie, no właśnie, te realne wynagrodzenia spadły, czyli możliwości spłaty kredytu były mniejsze, bo mieliśmy mniej pieniędzy do dyspozycji. No i drugi czynnik jest, że banki boją się pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. No akurat z tym się nie zgadzam. To znaczy, moim zdaniem, dołek mamy za sobą. Przyszły rok będzie lepszy, choć nie fantastyczny. To będzie bardzo powolne odbicie w polskiej gospodarce, ale jednak będzie troszkę lepiej. Być może tutaj bankom chodzi o to, nawiązuje do analizy, która została opublikowana przez Narodowy Bank Polski na bazie deklaracji banków. Być może bankom chodziło o to, że ten przyszły rok będzie gorszy niż myślały, że będzie. Rzeczywiście te prognozy niektórych ośrodków bankowych się pogorszyły w ostatnich miesiącach, albo inaczej, wcześniej były one zbyt hura optymistyczne. No i to może być takim elementem, który ograniczy te możliwości udzielania kredytu, ale to nie będzie jakiś bardzo mocny ruch. Więc moim zdaniem jednak ten przyszły rok będzie pod tym względem lepszy, chociaż też pamiętajmy o tym, że ten rok jest zaburzony znowu tym kredytem 2.0. Szczególnie pierwsze 2 miesiące, bardzo mocne wzrosty oczywiście. No i tego efektu już nie będziemy mieli w przyszłym roku, bo w tych pierwszych miesiącach zapisali się do tego programu ci, którzy przygotowali się przez wiele miesięcy właściwie od ogłoszenia tego programu, więc ten pierwszy okres zawsze jest tutaj nadzwyczajnie dobry. Ale w sumie moim zdaniem mamy zagrożenie tego, że inflacja może odbić i dlatego nie powinno się tych stóp jeszcze obniżać. Obyśmy mieli szczęście, oby się to nie stało, ale Rada Polityki Pieniężnej nie powinna polegać na szczęściu, tylko powinna brać pod uwagę przesłanki pozytywne i negatywne. Mamy przesłanki negatywne i dlatego nie powinno się tych stóp obniżać. Ja cały czas uważam, że było to działanie tylko i wyłącznie polityczne przed wyborami. Jak widać, nie udało się osiągnąć tego celu, który pewnie część członków Rady sobie zakładała. Ale teraz będzie pierwsze posiedzenie. Czy jest pierwsze? No bo to dzisiaj, wczoraj i jutro, wczoraj i dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale pierwsze po wyborach. I zastanawiam się, czy tutaj, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w międzyczasie na scenie politycznej, czy co się lada moment wydarzy, może mieć wpływ na decyzję Rady. No moim zdaniem tak. Pani Iwono, oczywiście podwyżki stóp nie będzie. Nie wrócimy do tego, co będzie, bo to było takie totalne przyznanie się do po pierwsze błędu, po drugie działań nie mających nic wspólnego z merytoryczną kwestią oceny perspektyw inflacyjnych. Ale popatrzmy tylko na te, niech będzie dwa banki, bo jeden to są nasi południowi sąsiedzi, gospodarka podobna do nas, choć nie taka sama oczywiście. Inaczej trochę liczą inflację, ale możemy wnioski jednak wyciągać, czyli Czechy i Stany Zjednoczone, czyli najważniejsza gospodarka na świecie. No to najpierw Stany. Inflacja w Stanach jest poniżej 4% już od 2 miesięcy. Stopa procentowa jest na poziomie 5,5. Przypomnę, u nas jest 5,75. I Jerome Powell, szef amerykańskiego banku centralnego, cały czas uważa, cały czas daje sygnał, że prawdopodobieństwo podwyżki kolejnej jest na pewno większe niż obniżki, a rynek uważa, że pierwsze obniżki będą w trzecim kwartale przyszłego roku i Powell mówi cały czas, boję się odbicia inflacji w przyszłym roku. No i czeski bank centralny, który mówi dokładnie to samo, czyli boję się odbicia, boję się na przykład dlatego odbicia, że może dojść do zwiększenia presji płacowej. No przecież u nas będzie presja płacowa, skoro płaca minimalna idzie w górę, choćby tylko z tego tytułu. No i czeski bank centralny ma czwarty miesiąc, nie mamy jeszcze danych za październik, oni nie mają tego szybkiego odczytu, więc na razie mamy 4 miesiące jednocyfrowej inflacji. Ta inflacja we wrześniu była no, 1,5 punktu procentowego prawie niższa niż w Polsce, bo była poniżej 7%. Stopa jest na poziomie 7%, czyli wyżej niż u nas była kiedykolwiek i na razie ani widu, ani słychu na temat obniżek stóp procentowych. Ma pani zupełnie inne podejście niż w Polsce. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że połowy świata walczącego z inflacją uważa tak jak my, a połowa nie. Jesteśmy naprawdę tutaj wyjątkiem. I moim zdaniem niestety wyjątkiem w złą stronę, to znaczy popełniamy błąd. No ale mam nadzieję, że przynajmniej teraz już kolejnych obniżek nie będzie i Rada zacznie się zachowywać nie politycznie, tylko merytorycznie.
powtarzam, chciałbym, żeby inflacja w przyszłym roku spadła do poziomu 2,5%, ale jeżeli coś takiego by się wydarzyło, świadczyłoby to moim zdaniem o jakimś potężnym kryzysie porównywalnym z początkiem pandemii, czyli załamaniem popytu. Natomiast bardziej prawdopodobna wersja to jest odbicie inflacji, dlatego obniżki stóp procentowych, biorąc pod uwagę te scenariusze, dzisiaj są błędem. Czekam zresztą jeszcze, panie wodny, jeszcze jedno zdanie na nową projekcję Narodowego Banku Polskiego. Co tam analitycy napiszą, żeby się tylko nie okazało, że to, co napiszą, będzie dokładnie przeciwne tym wnioskom, które wyciąga Glapiński w ostatnich 2 miesiącach, jeśli chodzi o uzasadnienie tych obniżek stóp procentowych. Marek Zuber, bardzo serdecznie dziękuję za ten gorący komentarz. Tak naprawdę czekamy właśnie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj po południu dokładnie jeszcze nie wiemy, o której mamy poznać decyzję, czy obniży stopy, a jeśli tak, to o ile. To wszystko będziemy wiedzieć dziś po południu. Marek Zuber, ekonomista, dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. Miłego dziękuję dnia. Pięknie. Już za kilka minut mój kolejny gość, a w międzyczasie Tomek Korniejew porozmawia o wyzwaniach budowania nowej marki z przedstawicielką Kupry. Zapraszam. Budowanie marki to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy ma to być marka międzynarodowa, działająca w segmencie, w którym konkurencja jest bardzo duża, a klienci są do tej konkurencji bardzo przywiązani. Między innymi na ten temat porozmawiam dzisiaj z Darią Zielaskiewicz, dyrektorką marki Kupra w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam taką sytuację, to było kilka lat temu, byłem na konferencji prasowej pod Barceloną i wtedy została zainaugurowana obecność marki Kupra, start marki Kupra. Przyznam, że byłem w gronie dziennikarzy, którzy no, nie do końca wierzyli w powodzenie tego sukcesu, ale minęło parę lat, okazało się, że Kupra bardzo dynamicznie się rozwija i otwiera oczy niedowiarkom, jak mawia klasyk. Co wtedy myślałaś? Co ja wtedy myślałam? Powiem szczerze, ja chyba byłabym razem z wami w tym jednym rzędzie i patrzyłam na to z zaciekawieniem. Dlaczego? Dyplomatycznie. Dyplomatycznie, ale no wiesz dlaczego? No dlatego, bo no widzieliśmy już tego typu albo podobne w swych założeniach pierwotnych projekty na rynku motoryzacyjnym i one jakoś nigdy nie wyszły poza ten zakres marek albo rozwiązań niszowych. Kuprę wtedy tworzyła naprawdę grupa, których nazywamy w Kuprze takich true believers. I oni wiedzieli, co chcą osiągnąć. Oni wiedzieli, że muszą być absolutnie bezkompromisowi. I dla mnie absolutnym odzwierciedleniem tej ich miłości i bezkompromisowości był Formentor. Kupra Formentor, pierwszy tak naprawdę w 100% model Kupry. Wtedy, kiedy zobaczyłam Formentora, a jeszcze chwilę później, jak miałam możliwość przejechać się tym samochodem, jechać, doznać tych emocji, tej dynamiki jazdy, wtedy powiedziałam OK. Trochę taki przepis na sukces. SUV, nadwozie, które klienci bardzo chętnie wybierają, dodatkowo nietuzinkowy wygląd, plus jeszcze bardzo duża moc, dobre właściwości jezdne. A kto jest odbiorcą Kupry? Jak pozycjonujecie tę markę? I właśnie mówisz, że Formentor to był taki gwarantowany sukces, ale zobacz, Formentor jest samochodem jednak takim międzysegmentowym. On nie jest typowym SUV-em, nie jest kompaktem i też tak Kupra pozycjonuje siebie jako markę, ale przede wszystkim swoje produkty. To są produkty międzysegmentowe, zarówno jeżeli chodzi o segmenty samochodów, jak i w ogóle segmentację pomiędzy markami. Kupra nie jest ani marką wolumenową, ani też nie jest i nigdy nie będzie marką premium. Kupra jest marką stworzoną przez pasjonatów motoryzacji dla ludzi młodych, którzy kochają motoryzację, dla których ważne jest to, jak samochód wygląda, jak samochód jeździ. Kupra jest marką, bardzo często o tym mówimy, to są samochody z charakterem dla ludzi z charakterem. To są samochody dla ludzi, którzy chcą się wyróżnić, ale nie potrzebują takiego, wiesz, show-offu, trochę związanego z markami premium. Co jest też bardzo ważne, że dzięki bardzo dobremu pozycjonowaniu cenowemu samochodów marki Kupra, te samochody są naprawdę dostępne cenowo. A jeszcze mając na uwadze, że w ramach naszej oferty handlowej mamy bardzo dobrą ofertę finansowania na te samochody, to naprawdę każdy, kto szuka czegoś wyjątkowego, innego, indywidualnego, progresywnego, z charakterem, mówię o samochodzie oczywiście, to Kupra jest dla niego dobrą odpowiedzią. A którym modelem Kupry jeździsz? Ja na co dzień jeżdżę w moim ukochanym Formentorem. Uwielbiam ten design.
Uwielbiam dynamikę jazdy tego samochodu, uwielbiam to, jak trzyma się drogi. Bardzo podoba mi się mój matowy lakier i te miedziane elementy. Uwielbiam korzystać z trybu jazdy Cupra, który bardzo łatwo włączam sobie na kierownicy. Także w moim Formentorze jestem zakochana, ale mam ten przywilej, że mogę tak naprawdę często zmieniać samochody i próbować wielu propozycji z Cupry. Bardzo lubię na jazdę przede wszystkim po mieście Cupry Borna, naszego elektrycznego, 100% elektryczną Cuprę. Co w niej cenię, to na pewno tą ciszę i spokój, którą mam w samochodzie przy jednoczesnej dynamice samochodu elektrycznego. No, nieoceniona jest również możliwość korzystania z bus pasów i parkowanie w miejscach, których spalinowym silnikiem nie jestem w stanie zaparkować. Ale powiem Tobie jeszcze, muszę to powiedzieć, za miesiąc wsiadam w Cuprę Ateca 300-konną i już się nie mogę tego doczekać, ale chyba najbardziej od kilku tygodni nie mogę doczekać się Cupry Tavascana, naszego kolejnego 100% elektrycznego samochodu. Czekam do następnego września. Wróćmy na chwilę do budowania brandu. Co było i jest największym wyzwaniem w budowaniu pozycji, budowaniu tej marki? Myślę, i było, i jest, i będzie dotarcie do takiej masowej świadomości konsumenta z marką Cupra. Jest to marka młoda, 5-letnia, jest to marka z dużym charakterem. Samochody, które tworzymy, mają bardzo określony charakter. Są skierowane do indywidualistów, więc to nigdy nie będzie tak, że Cupra będzie marką, którą wszyscy będą lubić, ale dla nas to jest najważniejsze to, żeby była duża rzesza ludzi, którzy ją po prostu pokochają. Zastanawiam się, jaki jest rozkład sił w tej drodze do sukcesu, na ile w sukcesie konkretnej marki rolę odgrywa zbudowanie strategii marketingowej, ale na ile tak naprawdę jest to po prostu fakt, że produkty się bronią, że jest dostępna gama odpowiednia modelowa. Wiesz co, w mojej ocenie jedno nie pójdzie bez drugiego. Przede wszystkim musisz mieć bardzo dobry produkt, który odpowiada na potrzeby grupy klientów, do których chcesz ten produkt zaoferować. I Cupra takie produkty ma. Jednocześnie musisz mieć konsekwentną strategię i wizerunek, który jest spójny z tym produktem, który oferujesz. Nie tylko z produktem, ale również z grupą docelową, do której ten produkt chcesz sprzedać. A ile jest Cupry w Cuprze? Mam na myśli to, na ile inżynierowie pracujący dla Cupry mają wkład w rozwój tego produktu w kontekście dostępnych technologii z całym koncernie Volkswagen. Cupra, będąc częścią koncernu Volkswagen, my korzystamy w ramach tego, że jesteśmy w koncernie, korzystamy z tych rozwiązań technologicznych koncernowych, korzystamy z silników, z platform, korzystamy z oprogramowania, z systemów bezpieczeństwa. Natomiast cała reszta, design tych samochodów, formaty sprzedaży samochodów, czyli nasze Cupra Studio, unikalne na rynku motoryzacyjnym, Cupra Masterzy, czyli nasi sprzedawcy ze swą niesamowitą pasją do samochodów i olbrzymią wiedzą na ich temat, to jest wszystko 100% Cupra, to jest wszystko 100% Barcelona. A w najbliższej dekadzie, jaka będzie rola Cupry w koncernie Volkswagen, w portfolio? Cupra, poprzez to, że jest najmłodszą marką nie tylko w koncernie, ale w ogóle najbardziej dynamicznie rozwijającą się marką w Europie, my mamy ten plus, że nie mamy przeszłości, mamy tylko przyszłość przed sobą i to nam daje ten komfort, że mamy taką rolę trochę buntownika w koncernie. Buntownikowi no trochę więcej się pozwala i Cuprze też na trochę więcej się pozwala. Cupra jest marką, która przyciąga do koncernu, do marek koncernowych najmłodszą grupę klientów. I myślę, że to się nie zmieni, ponieważ wszystkie kolejne modele, które będą wchodziły na rynek, one nawet jeszcze bardziej adresują te coraz młodsze grupy odbiorców. Cuprze pozwala się na więcej nie tylko w aspekcie tej fantazji spełniania marzeń co do projektowania samochodów, ale również właśnie do tych unikalnych formatów sprzedaży w postaci Cupra Studio, do tego, żeby trochę inaczej spojrzeć na proces sprzedaży samochodu. Stąd też zupełnie inna jakość i też podejście do szkolenia Cupra Masterów. Cupra też chyba najbardziej odpowiada
w bezpośredni sposób na tą interakcję z naszymi klientami. Jako jedyna marka ma swoją przestrzeń w MetaHype'ie i korzystamy z tego w ten sposób, żeby to była platforma wymiany z klientami. Najnowszy model koncepcyjny, który został pokazany na IAA w Monachium, Dark Rable, to tak naprawdę jest samochód, który został stworzony, zaprojektowany przez rzesze klientów, fanów marki w MetaHype'ie. A w MetaHype'ie, czyli gdzie? Czyli w przestrzeni takiej totalnie cyfrowej, digitalnej. Jesteś dyrektorką dużego biznesu, zarządzasz bardzo dużym biznesem w segmencie motoryzacyjnym. Nie mogę ci nie zadać tego pytania. Jak oceniasz, jak się czujesz z tym, patrząc na rosnącą konkurencję z Chin i z Ameryki, mam na myśli chociażby agresywną politykę cenową Tesli? Mhm. Zdecydowanie jest to bardzo duże wyzwanie nie tylko dla marki Cupra, nie tylko dla koncernu Volkswagen, ale myślę dla wszystkich marek motoryzacyjnych, europejskich marek motoryzacyjnych. Zdecydowanie tak. My aktualnie w Cuprze dyskutujemy wprowadzenie programów, które mają na celu obniżenie ceny naszych samochodów elektrycznych. Bo czyli być może, że będą niedługo bardziej przystępne. Rozmawiamy na ten temat, widzimy, co robi konkurencja amerykańska, konkurencja chińska i musimy po prostu się dostosować do rzeczywistości, która jest stworzona. A półprzewodniki to jest wciąż problem, a raczej ich brak? Coraz mniejsze. Nie powiem, że totalnie poradziliśmy sobie z tym tematem, natomiast poprzez aktywności, które zostały wdrożone na poziomie całego koncernu Volkswagen, została powołana specjalna grupa, specjalny program do tego, żeby zająć się całym łańcuchem zarządzania dostaw i dostawców. Zostały ustalone inne zasady współpracy z dostawcami półprzewodników. To już przyniosło nam bardzo dużą poprawę z dostępnością tych półprzewodników. I widać koniec kryzysu na horyzoncie? Widać koniec kryzysów, mając też na uwadze, że samochody elektryczne z natury rzeczy potrzebują więcej półprzewodników. To również w tworzeniu, projektowaniu samochodów kolejnych modeli elektrycznych jest to brane też pod uwagę i na poziomie koncernu myśli się też o tym, żeby pewne półprzewodniki wykorzystywane w różnych modelach elektrycznych na poziomie całego koncernu też uspójniać po to, żeby ta kompleksowość nie była aż tak duża, a co za tym idzie, lepiej, bardziej skutecznie zarządzać tym tematem. A jak oceniasz teraz kondycję polskiego rynku motoryzacyjnego? Mam na myśli poziom sprzedaży. Wiesz co, tak patrząc po liczbach, no to mając na uwadze, że zeszły rok skończył się prawie na poziomie 430 tysięcy rejestracji nowych samochodów osobowych, ten rok prognozowany jest między innymi przez Instytut Samar, że zakończy się w okolicach 465 tysięcy samochodów, więc rok do roku to jest 15% wzrostu. Oczywiście mamy wszyscy tą świadomość, że ta pierwsza połowa roku ona była w dużej mierze konsekwencją, te duże wzrosty były konsekwencją po prostu dostaw banku zamówień, który był zrealizowany w zeszłym roku, a którego nie byliśmy w stanie dostarczyć. Natomiast już dzisiaj zarówno my, jak i chociażby też Instytut Samar i w ogóle środowisko związane z branżą motoryzacyjną, prognozujemy na przyszły rok kolejne około 10% wzrostu rynku. Czyli szacujemy, prognozujemy, że ten rynek w przyszłym roku to będzie około 480 tysięcy nowych samochodów. A mamy potencjał na milion? Czy mamy potencjał na milion? Patrząc na to, że w Polsce trochę ponad milion samochodów używanych rejestrujemy rok do roku, to potencjał jest. Oczywiście wiemy, że jest to kwestia poziomu cen i dostępności tych samochodów dla klienta polskiego. Myślę, że na ten milion to jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Prognozujesz, że w przyszłym roku sprzedaż będzie wyższa niż w tym, ale czy generalnie dla branży motoryzacyjnej polskiej będzie to lepszy rok? My patrzymy na przyszły rok, zresztą nie tylko my jako Cupra czy jako grupa Volkswagen, ale tak jak rozmawiamy w branży, raczej pozytywnie na przyszły rok. No nie bez znaczenia na pewno mają wyniki wyborów i konsekwencje tych wyników wyborów, zwolnienie środków z KPO, inwestycje, dostęp do tańszych kredytów, które jeszcze bardziej powinny napędzić inwestycje.
Teraz w drugiej połowie roku mieliśmy do czynienia ze spadkami oprocentowania, kosztów pieniądza. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej. Natomiast generalnie jako grupa Volkswagen, jako branża patrzymy pozytywnie na przyszły rok. A KPO ma duże znaczenie dla branży motoryzacyjnej? Jeżeli chodzi o uruchomienie tych środków pod inwestycje, inwestycje zawsze wymagają mobilności, więc tak. Jasna sprawa, czyli optymistycznie patrzymy w przyszły rok. Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marki Cupra, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A w Studio Biznes mój kolejny gość dzisiaj, Beata Sink, autorka bloga Moje na Wierzchu. Dzień dobry Pani Beato, witam serdecznie. Witam serdecznie. Porozmawiamy niestety chyba o mało optymistycznych informacjach, ponieważ pojawił się nowy raport Budżety domowe Polaków, Quality Watch dla rejestru dłużników Big Info Monitor, więc to już nie brzmi dobrze. No i niestety z tego raportu wynika, że Polacy nie oszczędzają i to nie wynika z tego, że nie chcemy, tylko nie mamy z czego. Powiem szczerze, ja zawsze jak słyszę, że nie mamy z czego, to trzeba się wczytać bardzo dobrze w ten raport i trochę niżej, kiedy mamy te może troszeczkę smutne wiadomości, że niewielu Polaków ma oszczędności, widzimy, że jednak mimo wszystko pandemia i ten trudny czas, który jest za nami, z którego w sumie mam nadzieję, że już wychodzimy, ale jednak zmobilizował wiele osób do tego, żeby przyjrzeć się swoim finansom domowym, żeby jednak znaleźć troszeczkę przestrzeni na te oszczędności i zacząć myśleć to troszeczkę z perspektywie dłuższej, bo niestety wielu z nas myśli troszkę byle do końca miesiąca, a takie trudne sytuacje zmuszają nas, żebyśmy pomyśleli troszeczkę w dłuższej perspektywie i okazuje się nagle, że do tej pory nie mam z czego, jednak jestem w stanie znaleźć coś, jakieś oszczędności, coś zrobić z moimi finansami, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Czyli to niekoniecznie oznacza, że nie mam z czego, tylko nie umiem, nie jestem do tego przyzwyczajona, nie biorę tego pod uwagę w moim budżecie? Dokładnie tak. Wielu z nas, to co też dla mnie jest uderzające w tym raporcie, ale także z czym spotykam się na co dzień, rozmawiając z moimi obserwatorami, z osobami, z którymi współpracuję, z moimi kursantkami, to, że ludzi motywuje do podjęcia decyzji o oszczędzaniu to, że kiedy już jest ciężko, kiedy jesteśmy już pod kreską, kiedy jesteśmy już, że tak powiem, przy ścianie i brakuje nam oddechu, wtedy podejmujemy jakieś kroki, bo wtedy już musimy, jesteśmy na krawędzi i trzeba zacząć czytać, edukować się, szukać jakichś rozwiązań, sposobów. Niestety, kiedy jesteśmy w takiej perspektywie, że musimy, to ciężko jest dostrzec najbardziej optymalne rozwiązania i wiele z osób po prostu zaczyna od zaciskania pasa, rezygnacji z przyjemności, z tego, co im się wydaje, że powinno, na czym się powinno oszczędzać i przez to oszczędzanie staje się trudne, pracochłonne, nie jest efektywne i nadbudowujemy taką świadomość, że oszczędzanie po pierwsze, że kojarzy się z biedą, z czym ja bardzo walczę i staram się zaszczepić taką wizję, że oszczędna równa się świadoma, a nie biedna, ale też kojarzy się z czymś, co musimy robić tylko wtedy, kiedy jest trudno, a nie jako perspektywa na całe nasze życie, bardziej świadome i takie, o którym myślimy o swojej przyszłości i finansowym zabezpieczeniu. No tak, ale te informacje też są w tym wszystkim niepokojące, bo jak czytam, prawie 9% Polaków w ogóle nie potrafi i nie ma z czego, może nie potrafi, nie ma z czego zaoszczędzać, bo z powodu zadłużenia lub opóźnień w spłacie kredytu są nawet wpisani do rejestru dłużników Big Info Monitor. Co piąty Polak nie posiada żadnych oszczędności. No i czy to są osoby, które wpisują się właśnie w tę grupę, o której mówimy, czyli nie myślę, nie planuję, do końca nie wiem jak, czy faktycznie są w takiej sytuacji finansowej, że nie są w stanie odłożyć nawet złotówki. Może być oczywiście tak, że mamy niskie dochody, czy wiele osób wpada w taką spiralę długu, dlatego że to też wynika troszeczkę z tego, że nie mamy odwagi zacząć czytać, edukować się, no nie wiem, nawet oglądać na Instagramie takich osób jak mnie, których jest coraz więcej na szczęście, które uczą, edukują w prosty sposób o zarządzaniu swoimi domowymi finansami i wiele osób sięga po prostu po takie szybkie rozwiązania, jakieś chwilówki, jakieś kredyty, karty kredytowe,
kredytowe i nagle okazuje się, że nie wiedzą, jak z tego się wydostać, więc wiele osób pod wpływem tego stresu stara się unikać tematu, myśli sobie, jakoś to będzie, może dostanę podwyżkę, może coś się zmieni, ale samo nic się nie dzieje. I niestety wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy osoby są przytłoczone, na przykład są wpisane do rejestru długów, to nie widzą przed sobą takiej ścieżki, że mogą jednak z tego wyjść. A prawda jest taka, że jedyną osobą, która może nas wydostać z tej trudnej sytuacji finansowej jestem ja, czyli trzeba stanąć, spojrzeć na zimno, na swoje finanse, stawić im czoła i to jest tak naprawdę moim zdaniem, z mojego doświadczenia, jak obserwuję, najtrudniejszy krok, bo potem jak już to wszystko policzymy, nagle oswoimy te liczby, nawet zmierzymy się z tym swoim długiem, i zaczyna się pojawiać na horyzoncie jakiś pomysł, jak możemy zacząć. Często jest to, nie wiem, nawet ciągnięcie po pomoc jakąś, czy od, nie wiem, od państwa, czy od rodziny, czy od, nie wiem, pójście po podwyżkę do szefa, ale dopóki nie stawimy czoła tym takim faktom, to nic się nie zmieni. Wiele osób będzie się coraz bardziej zakopywało w tej spirali, tylko ze względu na to, że właśnie boi się spojrzeć prawdzie w oczy. To jest trudne i przykre moim zdaniem. A my wolimy się zadłużać, czy tak z pani perspektywy obserwacji i wiedzy wolimy się zadłużać, czy jednak tak jak rozmawiamy, zaciśniemy tego pasa i zrobimy wszystko, żeby do tego pierwszego przetrwać, nie będąc uzależnionym od kogoś, nawet od znajomych, czy od instytucji typu od, nie wiem, banku albo od jakiejś instytucji, która pieniądze nam jest w stanie pożyczyć? Powiem tak, pożyczanie pieniędzy w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwe i na pewno wiele z nas ma takie trudność z poproszeniem rodziny o pomoc, bo wiadomo, że wtedy sobie co sobie inni pomyślą. Natomiast pożyczenie pieniędzy jest moim zdaniem zbyt łatwe w dzisiejszych czasach, a oszczędzanie zbyt trudne. Jest to naturalne, instytucje finansowe jak banki zyskują na tym, czy różnego rodzaju takie mniej przyjazne instytucje pożyczające na wysoki bardzo procent, korzystając z tego, że ludzie nie mają zbytniej wiedzy i nie chcą się jakby zagłębiać w to, nie jest jasnym językiem napisane na przykład, co to oznacza, że oprocentowanie na karcie kredytowej jest na przykład 20%. Wiele osób tego nie bierze pod uwagę, nie liczy, nie wie, ile będzie musiało zwrócić. Natomiast wchodząc nawet na swoje konto w aplikacji, nie wiem, ja tak przynajmniej mam ciągle jakąś ofertę nowej pożyczki, nowej karty, nowego super rozwiązania, które uratuje moją sytuację. I niestety jesteśmy tacy, że chcemy szybkich rozwiązań, że nam się zawsze wydaje, mamy troszeczkę takie myślenie życzeniowe, że jednak coś się wydarzy, zmieni się, ja potrzebuję tylko tego zastrzyku gotówki teraz, a potem jakoś to będzie. No i to jest prosta droga do tego, żeby właśnie znaleźć się w tym 9%, niestety. A komu najlepiej udaje się oszczędzanie? Zacznijmy może od takiego podziału jak kobiety czy mężczyźni. Czy któraś z płci lepiej sobie radzi, jeżeli chodzi o własne oszczędności? Myślę, że będzie mi się trudno wypowiedzieć, dlatego że 98% mojej społeczności to są kobiety. Ja mówię stricte do kobiet, a mówię dlatego do kobiet, dlatego że mam wrażenie, że dla mężczyzn pomocy w oszczędzaniu czy zarządzaniu finansami jest dużo więcej i do mężczyzn troszeczkę trzeba też inaczej mówić niż, może nie inaczej mówić, mamy inne priorytety i kobiety zawsze będą podchodzić do pewnych kwestii bardziej emocjonalnie, a mężczyźni troszkę bardziej. No, to jest generalizowanie oczywiście, ale bardziej tak na chłodno, zakłada się tak, że mężczyźni mają bardziej jakby analityczne umysły. Nie jest to jakby żadną, powiedzmy, prawdą. Natomiast kobiety mają trochę inne podejście i inne możliwości i też w innym miejscu mogą zacząć te swoje zarządzanie domowym budżetem. Ja mam wrażenie, że większe, dlatego że po większej części jest tak, że kobiety zarządzają domem, zakupami, organizują te wydatki i tak naprawdę to od nich zależy, dokąd te pieniądze chodzą. A wiele osób oddaje swoją sprawczość, że przychodzi mi wypłata i po prostu ona się rozchodzi. I tego, czego ja uczę kobiety, to, że ona się nie rozchodzi. To ty decydujesz, dokąd idą twoje pieniądze. Część z nich może iść na twoje konto oszczędnościowe albo na twoje marzenia. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy mężczyźni, czy kobiety, ja myślę, że każdy z nas może w którymś momencie powiedzieć, mam już dość takiego życia i chcę coś zmienić. I o dziwo,
łatwiej jest zrobić to osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej, czyli są w takim właśnie już przy tej ścianie, bo odpada ta decyzja, może jeszcze od jutra, nie masz wyjścia. I niestety bardzo często dostaję takie informacje od dziewczyn, które mnie obserwują, że no dzisiaj rano odszedł ze mnie partner i cieszę się, że wcześniej cię obserwowałam, bo dzisiaj muszę już zacząć. Albo coś tam się wydarzyło, rozchorowałam się i tak dalej. To jest dla mnie alarmujące, bo fajnie by było naprawdę i dużo łatwiej by się żyło w naszym kraju, gdyby ludzie myśleli troszeczkę w dłuższej perspektywie niż tylko kiedy już są pod ścianą. Ale te dziewczyny, jak do pani się odzywają, piszą i rozmawiacie ze sobą, to one mają takie poczucie, że doszły do tej ściany i w związku z tym muszą przeorganizować to swoje życie ekonomiczne, nazwijmy tak, żeby jakoś normalnie funkcjonować albo odbudować to swoje zaplecze i tą poduszkę finansową, żeby mieć całkiem sporą. Czy one mówią, nie no, muszę iść po kolejny kredyt, bo inaczej ja sobie nie poradzę? Nie, nie, zawsze. Jeżeli dostaję takie wiadomości, dostaję często. Dla mnie to, co mnie cieszy, że nawet jeżeli czasami obserwujemy i jeszcze nie podejmujemy akcji, zawsze mówię, że to jest tak, jak się wsadzi ziarenko do ziemi, to od razu nie mamy wielkiego drzewa, tylko potrzebujemy trochę czasu, żeby to ziarenko się tam osadziło, wypuściło korzenie i zaczęło kiełkować. I często tak samo jest z osobami, które do mnie trafiają. Trafiają do mnie w momencie, w którym czują, że coś jest nie w porządku, że może być już gorzej, ale nie są jeszcze na krawędzi. Więc jakby ten czas, w którym obserwujemy, jakby oswajamy się z tym tematem oszczędzania i widzimy, że to nie jest takie straszne, że to jest dla ludzi i że to są tak naprawdę małe kroczki, które powodują wielkie zmiany, to w momencie, kiedy ta sytuacja się wydarza, to no, te osoby, które ze mną współpracują, już jakby wiedzą, że kredyt to nie jest rozwiązanie. Ja zawsze im radzę, no nie wiem, skorzystaj z tej darmowej pomocy, którą masz, która cię nie pogrąży, policz dokładnie, w którym jesteś w miejscu, poproś rodzinę, natomiast dasz radę, ale małymi kroczkami nie pogrążaj siebie bardziej, więc jakby dla mnie w tym kierunku idą i to mnie cieszy, że to co mówię, ta edukacja jakby działa. Natomiast na pewno są osoby, które też decydują w ten sposób, że sięgną po kolejny kredyt. Tak, i też się zastanawiam a propos tych oszczędności, ile dla kogo to dużo, bo na pytanie tutaj w raporcie, które się pojawia, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić, prawie 40% z nas ma odłożonych na koncie nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Od 5 do 10 tysięcy udało się uzbierać zaledwie 15% osób. I tak sobie z jednej strony można pomyśleć, 5 tysięcy to dużo, tylko w momencie, kiedy tracimy pracę, to no, zależy od tego właśnie, gdzie się żyje i na jakim poziomie, no to są naprawdę niewielkie pieniądze. Ja myślę, że wiele osób też blokuje się przed oszczędzaniem właśnie dlatego, że słyszy, musisz odłożyć 3 miesiące wypłaty, musisz odłożyć 6 miesięcy wypłaty, musisz mieć 10 tysięcy, żeby w ogóle myśleć o tym, że jesteś zabezpieczona finansowo. A prawda jest taka, że każde oszczędności zaczynają się od pierwszej złotówki, którą przelejemy świadomie na swoje konto oszczędnościowe z celem, że to jest zabezpieczenie mojej przyszłości, nie z celem, że to wpłacę, a pod koniec miesiąca wypłacę. I teraz w momencie, kiedy zaczynamy, to zaczynamy zyskiwać, tak jak w każdej edukacji, umiejętności, które pomagają nam budować. Czyli to, że ja teraz nie wiem, jak odłożyć 5 tysięcy, no, czy odłożyłam 5 tysięcy, to moim zdaniem jest sukces, bo mam już umiejętności, które pomogą mi to pomnażać i nawet w momencie, ja tak uważam, kiedy stracę pracę, to ja wiem, jak, że tak powiem, docisnąć śrubę, bo już mam pewne umiejętności. Natomiast najtrudniejszym krokiem i bardzo wiele osób jest w tym momencie, że słucha o tym oszczędzaniu i tak dalej, ale blokują ich te takie, że ojejku, ja na pewno nie dam rady, no bo 3 wypłaty to jest jakaś ogromna, kosmiczna kwota, nie dam rady. A zapominają, że tak naprawdę to, co teraz musisz zrobić w tym momencie, to przelać świadomie 100 zł i ich nie wyciągnąć przed końcem miesiąca. Zapomnieć o nich. Ja najlepiej mówię, założyć sobie automatyzację na swoim koncie, przelać na konto w innym banku, do którego nie wchodzisz, nie logujesz się, nie masz karty, bo wyrabianie nowych nawyków jest trudne. Zmiana nie jest łatwa, ale jest możliwa, kiedy my świadomie do tego podchodzimy i naprawdę myślimy w trochę dłuższej perspektywie. Czyli małymi krokami, a na pewno się da. Beata Singh. Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Udanego dnia życzę. I za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Studio Biznes kończymy. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Udanego dnia i do zobaczenia.